Cześć, jestem Mery, jestem studentką psychologii kryminalistyczno śledczej, a to jest mój kanał Mery melduje. Zapraszam was na pierwszy odcinek serii Mordercy z Polski. Szatan z Pietrzkowa Trybunalskiego Mariusz Trynkiewicz. Zanim przejdę do sprawy Mariusza Trynkiewicza, chciałabym Was gorąco zaprosić do polubienia facebookowej strony True Cream Poland. Jest to oficjalny polski fanpage tworzony i prowadzony przez twórców True Cream. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Przejdźmy teraz do bohatera odcinka. Mariusz Trynkiewicz urodził się 10 kwietnia 1962 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Przez rodziców był dzieckiem wyczekiwanym i ukochanym. Nie mogli oni mieć więcej potomstwa, był on więc jedynakiem. Otaczali go troską i rozpuszczali. Rozbudzali w nim również poczucie wyższości nad innymi, co u jednaków zdarza się dość często. Matka Mariusza była osobą spokojną i stonowaną. Dużo czasu z nią rozmawiał, mógł powiedzieć jej o wszystkim. Stosunki z matką i ojcem sam Mariusz wspomina jako bardzo dobre. Niczego mu nie brakowało, czuł się kochany. Uważał jednak, że niedobrym był dla niego fakt, że matka zajmowała się nim zbyt długo i go rozpieszczała. Ojciec Mariusza pracował w kuratorium. Trzymał się raczej na uboczu. Był spokojny, bezkonfliktowy. Z nim Trynkiewicz miał mniejszy kontakt, ale zawsze mógł liczyć na jego pomoc. Mariusz Trynkiewicz w czasach dzieciństwa nie miał problemów ze zdrowiem. Był grzecznym chłopcem, trzymającym się na uboczu. Był nieśmiały i otyły przez co miał ogromny problem z nawiązaniem kontaktu z rówieśnikami. Dzieci przezywały go od grubasów. Z tego powodu od razu po szkole wracał do domu. Tam czuł się bezpiecznie. Tam nikt mu nie dokuczał. Urszula Trękiewicz wiedziała, że jej syn ma problemy z kolegami. Wiedziała również, że kocha się w córce jej przyjaciółki. Sama dziewczynka nigdy jednak się o tym nie dowiedziała, gdyż Mariusz był zbyt nieśmiały. W liceum Mariusz opuścił się w nauce. Miał już dość nadmiernej opiekuńczości matki. Nie zależało mu na szkole, pagarował, wiedząc, że rani tym rodziców. I prawdopodobnie robił to właśnie z tego powodu, specjalnie, żeby ich zranić, ukarać. Ojciec przeniósł go do technikum, gdzie w zaledwie parę tygodni nadrobił zaległości i nie stracił roku. Wymagało to od niego sporo nauki, ale udało się. O ile w nauce był niezły i uzyskiwał dobre oceny, jego relacje z rówieśnikami nie zmieniły się. Wciąż trzymał się na uboczu, był nieśmiały, niechętny do zwierzeń. Przez co nielubiany. Mariusz Trynkiewicz czuł się samotny. Z rodzicami jadał obiady, oglądał telewizję, ale poza nim mieli oni przecież swoje sprawunki. Ojciec pisał sprawozdania do pracy. Urszula, która była laborantką w przychodni, relaksowała się rozwiązując krzyżówki, sprzątała i gotowała. W życia codziennego Mariusz często zaczął rozmyślać o braciszku, o tym, że miałby towarzysza i przyjaciela, którego nie było dane mu mieć do tej pory. Sam Mariusz mówi później, że to właśnie w tym momencie zrodziło się jego zainteresowanie małymi chłopcami. To właśnie w wieku 12 lat pierwszy raz zaczął się masturbować. Jeśli chodzi o naukę, Mariusz był chłopcem bardzo inteligentnym. Miał dobre wyniki na olimpiadach z wiedzy technicznej, co prawdopodobnie było przyczyną tego, iż nie musiał zdawać egzaminu na uczelnię pedagogiczną, którą wybrał. Tak przynajmniej myślał, opowiadał bądź wprowadzono go w błąd. W 1981 roku, po ukończeniu technikum, Trnkiewicz złożył papiery do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, czego efektem było, jak określiła jego matka, pierwsze poważne załamanie nerwowe. Trnkiewicz bowiem miał dowiedzieć się, że jednak musi zdawać egzaminy, do których nie zdąży się już przygotować. Informację taką uzyskał na cztery dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Mocno to przeżywał. Matka wspierała go i doradziła mu, żeby złożył papiery na WSP w Kielcach. Tam nabór odbywał się we wrześniu. Na przygotowanie się do egzaminów tym razem miał kilka tygodni. Z racji tego, iż z nauką nie miał problemów, udało się. Na roku przeważały kobiety. Mężczyzn wraz z Mariuszem było trzech. Mimo wszystko Trynkiewicz nie jest początkowo zainteresowany randkowaniem. Matce wyjaśnił, że nie robi tego, gdyż wraz z pozostałą dwójką chłopaków zawarli swego rodzaju pakt, że nie umawiają się z dziewczętami z grupy. W końcu jednak w życiu Mariusza Trynkiewicza pojawiła się kobieta. I to taka, jaką sobie wymarzył. Zadbana, spokojna. Lubiąca spędzać czas na łonie natury. Beata do tego była zauroczona Trynkiewiczem na tyle, że już w sądzie powiedziała, że oczekiwała od tej znajomości więcej, że gdyby zaproponowano jej wtedy małżeństwo, nie odmówiłaby. I być może, że gdyby nie przestroga Urszuli, matki Mariusza, do owego małżeństwa by doszło. Zauroczony mężczyzna oświadczył bowiem matce, że gotowy jest na ślub i będzie się żenił. Ta z kolei prosiła, by młodzi dali sobie więcej czasu, by syn wstrzymał się jeszcze z decyzją. Z czasem trnkiewicz był coraz mniej pewny tego, czy naprawdę chce wziąć ślub i takiego życia. W 1984 roku, latem, w życiu tego młodego mężczyzny wydarzyło się coś, co definitywnie upewniło go w tym, że biorąc ślub z Beatą popełniłby błąd. Zakochani wybrali się razem na kolonie. Pojechali tam w roli wychowawców. Aura sprzyjała zbliżeniom. Kiedy jednak Trynkiewicz próbował uprawiać seks z kobietą, po prostu nie udało się. Ta sytuacja zakończyła ten związek, gdyż Mariusz więcej prób nie podjął. Tak przynajmniej sprawę przedstawiały media. Sam Trynkiewicz podczas zeznań wspomina to nieco inaczej. Inicjacji doświadczyłem mając 22 lata z koleżanką ze studiów. Byliśmy wychowawcami na koloniach. Doszło do jednego stosunku. Nic nie powiedziała, ale później rozmawiała ze mną mniej serdecznie. Potem wzięła urlop dziekański, zmieniła miasto. Odwiedzaliśmy się, jednak nasze rozmowy były sztuczne. Na przełomie lat 1988 i 1989 biegłym psychiatrom i seksuologowi Trynkiewicz dokładnie opisuje swoje seksualne życie. Jak już wspomniałam wcześniej, masturbować zaczął się w wieku 12 lat. Wtedy również rozpoczął się jego proces dojrzewania. Od 20 roku życia masturbował się kilka razy w tygodniu, myśląc o swojej pierwszej partnerce. Wyobrażał sobie ich przyszłe mieszkanie i zbliżenia w nim. Być może to pierwsze i jedyne zbliżenie z kobietą, do którego doszło, kiedy miał 22 lata, nie udało się właśnie przez zbyt częstą masturbację. Podczas badania przez biegłych Mariusz powiedział Podnieca mnie twarz i włosy, zwłaszcza wyraz oczu. Gdy siedzę obok kobiety, nie mam wzwodu. Boję się, jak mnie ocenia. Jeśli wygląda jak prostytutka, odstrasza mnie. Wróćmy jednak do fascynacji Mariusza Trynkiewicza chłopcami, która zrodziła się, kiedy ten był nastolatkiem i zapragnął mieć brata. Początkowo fascynacja ta nie miała znamion seksualnych podobnie jak u innego mordercy, mianowicie Armina Majwsa, o którym również możecie posłuchać na moim kanale. Fascynacja zrodziła się z poczucia osamotnienia. Z pragnienia posiadania kogoś, z kim można byłoby być tak po prostu po ludzku blisko, osoby, której można by było ufać i która nie krzywdziłaby jak inni. Mariusz Trnkiewicz czuł się najlepiej wśród chłopców w wieku między 11 a 14 lat. Czuł wręcz, jak sam wspomina w zeznaniach, potrzebę przebywania z takimi chłopcami, gdyż dawało mu to odprężenie. W 1986 roku Mariusz poznał i nawiązał relację z nastoletnim chłopcem Arturem. Sam miał wtedy lat 24. Jak twierdzi, relacja ta nie miała podłoża seksualnego. Chłopca traktował jak rodzonego brata, o którym tak mocno marzył. Mówił później. Spał u mnie, gdy nie było rodziców. Przebywanie z nim sprawiało mi przyjemność. Kochałem go, opiekowałem się nim, nie myślałem o stosunku. To był mój brat. Spaliśmy każdy na innym łóżku. Kiedy Mariusz Trnkiewicz został nauczycielem WF-u, wreszcie był akceptowany, a nawet lubiany. Dogadywał się ze współpracownikami, a w szczególności z uczniami. Miał dobre podejście do dzieci. Zawsze sprawiał wrażenie miłego, spokojnego i sympatycznego mężczyzny. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim mówił, że mężczyzna do zajęć przygotowywał się sumiennie, a młodzież się do niego garnęła. Mariusz prowadził zajęcia dla chłopców z klas od 5 do 8 w 1984 roku. Był w tym naprawdę dobry. Urozmaicał je i uatrakcyjniał. Czuć było, iż lubi to, co robi. Założył nawet i opiekował się kołami strzeleckim oraz fotograficznym. Dla współpracowników był koleżeński i kulturalny, choć raczej małomównym. Moim zdaniem to właśnie ta praca i stosunek młodych chłopców do Mariusza Trynkiewicza pogłębiła jego uczucie do nich. Lubili go bowiem i chętnie uczestniczyli w jego zajęciach. On sam w roli nauczyciela czuł się swobodnie oraz spokojnie. Dzięki temu została zaspokojona jego potrzeba przynależności, autorytetu. Wcześniej wspomniany Artur, z którym Trnkiewicz w 1986 roku nawiązał bliższą relację, należał do grupy uczniów Mariusza. Ufał więc swojemu nauczycielowi i nie bał się go. Ten z kolei wcale nie zamierzał go krzywdzić. Faktycznie traktował go inaczej niż resztę swoich uczniów, ale to z miłości wręcz braterskiej. Rok 1986 dla Trnkiewicza, mimo nawiązanej relacji z Arturem, był rokiem ciężkim, bowiem jego praca magisterska została odrzucona. Sam twierdzi, że zawiniły błędy w maszynopisie. Mariusz uważa to za swoją największą życiową porażkę. To jednak dopiero początek nieszczęść, które przyszły tego roku. Dostał on powołanie do wojska. Zmuszony więc był przerwać pracę nauczyciela, którą tak lubił. Ojciec Mariusza próbował załatwić mu odroczenie, jednak jego koledzy, którzy mogli coś zdziałać w tym temacie, przebywali właśnie na urlopie. Stało się to niemożliwe. Trynkiewicz załamał się tym faktem. Wspominał nawet swojej matce o samobójstwie. We wrześniu 1986 roku Mariusz Trynkiewicz rozpoczyna szkolenia w Koszalinie w Szkole Podchorążych Rezerwy. Wspominany jest tam później jako osoba skryta, cicha, małomówna, przeciętna oraz unikająca kontaktów z innymi. W Koszalinie Mariuszowi się nie podoba, ojciec więc używa swoich kontaktów i załatwia mu przeniesienie do Skierniewic. Tam było jeszcze gorzej. Koledzy śmiali się z niego i dokuczali mu. Tynkiewicz będąc w wojsku wychodzi na przepustki. Na przepustkach z kolei szuka kontaktu z nastoletnimi chłopcami, którego tak bardzo mu brakowało. W 1987 roku, w marcu i kwietniu, przebywając na jednej z takich przepustek, do mieszkania rodziców zwabia chłopców. Relacjonuje to później w następujący sposób. Zwabiałem ich, mówiąc, że zarobią trochę pieniędzy. Za pozowanie płaciłem w granicach tysiąca złotych. Rysowałem szkice, ale faktycznie, gdy stali nago w mieszkaniu, odczuwałem odprężenie. Moją uwagę przykuwały ich ciała, samo rysowanie było sprawą uboczną. Podstawowym celem było oglądanie ich ciał. Potem dawałem im postrzelać w domu z wiatrówki. Chciałem, by przebierali się w kostium gimnastyczny. Miałem taki kostium w domu. Specjalnie w tym celu kupiłem go na początku maja 1988 roku. Składał się ze spodenek i białej koszulki na ramionczkach. Przy strzelaniu mogłem chłopca dotykać, ale w zasadzie nie czułem takiej potrzeby. W dalszych zeznaniach Mariusz Trynkiewicz opowiada, że nie czuł podniesienia seksualnego, ale odprężenie i przyjemność psychiczną. Nie miał przy tym wzwodu, było to dla niego coś głębszego. Mężczyzna lubił dotykać klatki piersiowe i włosy chłopców, ale zastrzegł jednocześnie, iż również to nie powodowało ani erekcji, ani wytrysku. Z sądowych akt wynika, iż chłopców było kilkunastu. Mariusz wybierał tych wrażliwych i słabszych. Zwabiał ich możliwością postrzelania z wiatrówki, obejrzenia akwarium czy motoru jawa. 29 grudnia 1986 roku, 13-letni Robert. Siłą zostaje zaciągnięty przez Mariusza do domku letniskowego rodziców. Działka znajdowała się pod Piotrkowem Trybunalskim we Włodzimierzowie. Tam Trynkiewicz przez trzy godziny przetrzymuje trzynastolatka. Nawiązuje z nim rozmowę i przywiązuje go do kraty w oknie, o czym wypuszcza wolno. Po paru dniach w taki sam sposób postępuje z czternastoletnim Pawłem. Ten jednak po trzech godzinach ucieka i wszystko opowiada ludziom, których spotkał. Doskonale potrafi wskazać i opisać sprawcę oraz miejsce, w którym go wwiężono. Milicja nie miała problemu z namierzeniem Trynkiewicza. Po nocy na komisariacie trafia z powrotem do jednostki wojskowej. W międzyczasie rusza jego proces. W 1987 roku, w maju, zostaje on skazany na niebywale niską karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok na Trenkiewiczu nie zrobił wrażenia gdyż już parę tygodni po otrzymaniu go Mariusz zwabia na działkę kolejną ofiarę. Dwunastoletni wówczas Szymon wracał właśnie z egzaminów do szkoły muzycznej. Zdał. Mariusz podając się za trenera sportowego poprosił chłopca o pomoc w zastąpieniu zawodnika na meczu piłkarskim. Wrażliwy dwunastolatek chętnie zgadza się i pełen zaufania podąża za trenerem. Tynkiewicz więzi go na działce około pięciu godzin – w tym czasie każe mu się rozebrać i dotyka jego nagiego ciała, również w miejscach intymnych. Zaczyn ten zostaje ponownie osądzony. Tym razem Mariusz zostaje skazany na dwa i pół roku więzienia, gdyż odwieszono mu poprzedni wyrok. Dodatkowo Trynkiewicz został pozbawiony prawa wykonywania zawodu na okres lat czterech. Ma poczucie niesprawiedliwości, mówi później, gdy dotykałem klatki piersiowej, włosów nie miałem ani erekcji, ani wytrysku, ale w 25 roku życia zostałem właśnie za to skazany. Mariusz Tynkiewicz tłumaczył później, że to pobyt w więzieniu sprawił, że stał się tym, kim się stał szatanem z Piotrkowa Trybunalskiego. Współwięźniem Mariusza był bowiem aferzysta gospodarczy i zabójca narzeczonej Jacek W. który chętnie dzielił się z nim szczegółami zbrodni, którą popełnił to cztery czynniki miały mieć wpływ na późniejsze zbrodnie Trynkiewicza. Poza demoralizacją, jaka nastąpiła, bądź pogłębiła się w więzieniu, były to poczucie niesprawiedliwości, którego doświadczył Mariusz Trynkiewicz. Uważał on, iż nie zasłużył na tak dużą karę. Nie mógł wykonywać zawodów, w którym czuł się spełniony i spokojny, a do tego stracił kontakt i przyjaźń swojego małoletniego, przyszywanego braciszka Artura. W więzieniu postanowił sprawdzić, czy faktycznie jest homoseksualistą, jak stwierdzili biegli. Za pośrednictwem czasopisma Relax poznał mężczyznę z mławy. Do spotkania doszło 30 kwietnia 1988 roku. Między mężczyznami do niczego nie doszło. Owy mężczyzna bowiem dla Mariusza Tynkiewicza, był jak to później ujął, odstręczający. Mariusz Tynkiewicz za to świadom był swoich zaburzeń popędu płciowego. Podczas przesłuchania o swojej pedofilii mówił tak. Czytałem, że występuje ona u nauczycieli, pomocy domowych. Wiem, że popęd może być realizowany pośrednio, na przykład przez głaskanie ciała. Ja właśnie tak się zachowywałem. Dodaję później, nie wybierałem sobie zboczenia w kierunku pedofilii. Ono samo się we mnie zrodziło. Tak, jak inny człowiek ma potrzebę przebywania i współżycia z partnerem tej samej płci, tak ja miałem potrzebę przebywania z chłopcami. Wojciech Pryczek urodził się 17 lipca w 1975 roku. Miał 1,45 45 m wzrostu, był szczupły, miał krótkie ciemne włosy i brązowe oczy. 4 lipca 1988 roku poprosił mamę Zosię o to, żeby ostatni raz puściła go na wieże. Tam właśnie jego droga życiowa skrzyżowała się z drogą Mariusza Trynkiewicza, który przebywał na przepustce z więzienia. Mariusz Trynkiewicz udał się nad Bugaj w konkretnym celu. Chciał zabić. Chęć zemsty za niesprawiedliwości, których doznał, według siebie była silna. W głowie miał konkretny plan. Kiedy spotkał Wojtka, uznał, że będzie on idealną ofiarą. Miał okrągłą twarz, o śniadej cerze, ubrany był w czerwone spodenki do gimnastyki i granatową bluzę. Mariusz Trynkiewicz zwawił do swojego mieszkania przypadkowo spotkanego chłopca. Następnie molestował go i udusił. Ciało ofiary zakopał w lesie. Dziennik Super Express morderstwo to relacjonuje w następujący sposób. Mariusz Trynkiewicz poczęstował chłopca kolacją kiedy Wojtek siedział przy stole, mężczyzna nagle zaatakował go od tyłu, wykorzystał seksualnie. Później udusił, wpychając kuchenną gąbkę głęboko w gardło. Okrutnie oprzedł się z ciałem ofiarę. Dosłownie złamał Wojtka, tak by ten zmieścił się do wielkiego kartonu po powiększalniku fotograficznym. Potem zarzucił pudło na plecy i wyruszył do lasu. Upchnął pakunek w jamie i zakrył liśćmi. Ciało Wojtka odnaleziono dopiero we wrześniu. Przed dokonaniem morderstwa Mariusz kazał napisać chłopcu do matki pod sztupkę. Jej treść brzmiała. Kochana mamusiu, jestem w bezpiecznym miejscu z ogłoszenia i zarabiam trochę pieniędzy i niedługo wrócę. Wojtek. Sam parę dni później wysłał do kobiety anonimowe żądanie okupu. Żądał w nim pięćdziesięciu tysięcy złotych. Żeby uwiarygodnić to, że sekta posiada jej dziecko, bo tak właśnie wynikało z treści, dołączył do adonimu Puk Włosów Chłopca. Nim znaleziono ciało Wojtka, również w 1988 roku, w lipcu Trynkiewicz znalazł sobie nowe ofiary. A miało to miejsce dokładnie 29 lipca. Mężczyzna wtedy zwabił do swojego mieszkania trzech nastolatków. Dwunastoletnich Artura i Krzysia oraz jedenastoletniego Tomasza. Obiecał on, że pokaże im akwarium, motor i da postrzelać z wiatrówki. Miał jeden cel – zabić. Krzysiu ćwiczył judo, Tomek zbierał znaczki, a jego kuzyn hodował rybki i króliki. Kiedy Artur szedł je karmić, wolał, żeby ktoś był zawsze przy nim. Bał się ciemności. Według sądu chłopców zgubiło to, że tamtego dnia byli w grupie. W pojedynkę… Żaden nie zgodziłby się pójść do mieszkania obcego mężczyzny. Tynkiewicz zasztyletował tam chłopców, następnie zawinął w grube zasłony z wyhaftowanymi inicjałami i zniósł kolejno do piwnicy. Po tym czynie, jakby nigdy nic, udał się do rodziców na obiad. W kolejnych dniach, żeby nie wydobywał się smród z piwnicy, ciała chłopców polewał regularnie wybielaczem. Wiedząc, że nie może trzymać o nich w tym miejscu w nieskończoność, przeniósł je do lasu, ułożył na kształt trójkąta, a następnie podpalił. Później sam Trynkiewicz popełnione zbrodnie wspomina w następujący sposób. 4 lipca 1988 roku poszedłem nad Bugaj, by zwabić chłopca do domu i zrealizować swój cel. Już idąc tam nad jezioro, kalkulowałem, że jeśli uda mi się sprowadzić chłopca, to go w mieszkaniu zabiję. Poszedłem i spotkałem go. To był właśnie taki chłopiec, który w mojej wyobraźni odpowiadał warunkom. Był w wieku, który mnie interesował. Do tego był sam. Wojtek musiał wyczuć niebezpieczeństwo, bo zaczął się głośno wypowiadać. Mówił: A co pan chce mnie zabić? On to wyczytał z moich oczu. Głośniej krzyczał, więc złapałem leżący na segmencie kawałek gąbki, która służyła mi do wycierania kurzu i wypchnąłem mu w usta. Ścisnąłem mu gardło i udusiłem. W ten sposób zrealizowałem to, co za mną chodziło. Zabiłem chłopca i doznałem odprężenia, ale naszedł mnie strach. Wcześniej potrzeba zabicia była tak silna, że o strachu nie pomyślałem. Rodziły się kolejne myśli, usunąć zwłoki, by nie zostały odnalezione. Obciąłem mu promyk włosów, by wysłać matce, że sen żyje. Z literatury znałem takie przypadki wysyłania włosów. Później miałem przerwę w potrzebie zabijania. Wtedy 29 lipca, gdy jechałem na Bugaj, nie czułem jej. Dopiero gdy spotkałem tych chłopców, idących po wale, przyszła znowu ta myśl, ta potrzeba. Już w momencie nawiązania rozmowy wiedziałem, że jeśli mi się uda sprowadzić ich do domu, to ich pozabijam. Odpowiadali mi wiekowo. Nadawali się, że tak powiem, na ofiarę. Spełniali warunki. Gdy już byli u mnie w mieszkaniu, nie mieli prawa z niego wyjść. Nie byłem w stanie odwrócić się od podjętego zamiaru. Tak silna była potrzeba zabicia. Trudno określić, co wtedy czułem. Skupiłem się na tym, jak ich pozbawić życia, chociaż walczyłem ze sobą, by z tego zrezygnować. Niestety, kiedy toczyła się we mnie wewnętrzna walka, zobaczyłem nóż leżący na biurku. Gdy go zauważyłem, nie było już odwrotu. Z akt sądu wynika, że kiedy chłopcy zaczęli obawiać się pretensji rodziców z powodu ich długiej nieobecności, Trynkiewicz nagle poczuł zdenerwowanie i zaniepokojenie. Gdy chłopcy chcieli już wychodzić, zaczął zadawać ciosy nożem. Gdyby tych chłopców było więcej, to też bym ich zabił. Tych chłopców nie głaskałem przed śmiercią, nie kazałem im się przebierać. To jakby mnie nie interesowało, interesowało mnie tylko ich zabicie. Opowiadał podczas wspomnianego przesłuchania, z 19 września, sąd doliczył się przynajmniej 18 ciosów. Ale kiedy we wrześniu kolejnego roku uzasadniał wyrok, twierdził, żadna ze stwierdzonych ran nie była tego rodzaju, ażeby natychmiast powodować śmierć. Chłopcy umarli z wykrwawienia, być może już po tym, jak Trynkiewicz zaniósł ich ciała do piwnicy. Natychmiastowa pomoc lekarska mogłaby uratować życie każdego. Ciała chłopców znalazł w lesie Grzybiarz. Były nadpalone i ułożone w trójkąt. Początkowo podejrzenia padły na sektę. Uznano, że był to mord rytualny. Minęło parę dni, zanim milicjanci sprawdzili rejestr przestępców seksualnych. Wtedy się okazało, że jeden z nich przybywa aktualnie na wolności. Dokładnie na przepustce z więzienia. Był to oczywiście Mariusz Trynkiewicz. Po zatrzymaniu Trynkiewicza w piotkowie Trybunalskim wciąż panowała psychoza. Autorka książki Łowca sprawa Trynkiewicza, Ewa Żarska, która jako dziecko mieszkała w Piotrkowie, wspomina to w następujący sposób. Dzieci nie wychodziły same na podwórko, tak jak to miało miejsce do tej pory. Zawsze towarzyszył nam ktoś dorosły. A gdy we wrześniu zaczęła się szkoła, nie było dziecka, które wędrowało do niej samo. Mimo że Trynkiewicz został zatrzymany, wciąż panował strach. Krążyły legendy o grupie, która porywa dzieci. O tym, że zaginęli i zostali zabici kolejni chłopcy. Ewa Żarska jest również przekonana o tym, że Trynkiewicz manipulował i grał podczas zeznań. Mówił to, co chciał powiedzieć, pamiętał to, co było mu na rękę. Na przykład nie pamiętał momentu zabicia chłopców. Natomiast o jego grze może świadczyć upadek i drgawki podczas wizji lokalnej. Do tej pory nie jest wiadome, czy był prawdziwą reakcją, czy udawaniem. Pamiętajmy, że jest to człowiek o ponad przeciętnym ilorazie inteligencji, potrafił więc wodzić za nos. Po zatrzymaniu Trynkiewicz popełniony zbrodnie tłumaczył w następujący sposób: To jest tak, broniłem się przed zabijaniem, ale obrona była słabsza niż chęć zemsty. Wiedziałem, że zabijanie jest zabronione, ale doznana krzywda w postaci wysokiego wyroku była silniejsza od strachu, odpowiedzialności czy zasad moralnych. Czy miałbym potrzebę zabijania, gdybym nie siedział w więzieniu? Myślę, że nie. Znam przecież siebie i przed aresztowaniem nie miałem takiej potrzeby. Wtedy miałem potrzebę przebywania z chłopcami, obmacywania ich. Szkoda, że to się skończyło więzieniem. Nie wybierałem sobie zboczenia w kierunku pedofilii. Ono samo się we mnie zrodziło. Tak jak inny człowiek ma potrzebę przebywania i współżycia z partnerem tej samej płci. Tak, ja miałem potrzebę przebywania z chłopcami i za to musiałem ponieść karę. Przecież nie można się przed tym obronić. Potrzeby są zawsze silniejsze i one decydują o zachowaniu człowieka. Odkąd ta myśl o zabijaniu przyszła mi w więzieniu, już z nią zostałem i znów tu jestem. Teraz jednak inaczej odbieram pozbawienie wolności. Teraz jestem zasadnie tej wolności pozbawionym. Za zbrodnie, których dokonał Mariusz Tynkiewicz, został skazany na potwórną karę śmierci. Trafił on jednak na czasy, gdzie kara śmierci stawała się w Polsce nielegalna. Dlatego zmieniono mu wyrok na 20 lat pozbawienia wolności. Bowiem w 1989 roku, kiedy rząd ogłosił amnestię, na mocy której wprowadzono moratorium na wykonywanie kary śmierci, najwyższą karą było właśnie 25 lat pozbawienia wolności. Nie było wtedy kary do dożywocia. I taki też wyrok spadł na mordercę z Pietkowa Trybunalskiego Mariusza Trynkiewicza. W więzieniu Trynkiewicza bardzo pilnowano. Było to morderstwo, zatrzymanie i proces medialny. Mężczyzna był sławny, w tym złym znaczeniu zdecydowanie milicja bała się linczu na więźniu, Przemyślanie dobierano mu współwięźniów, przekupywano ich za pilnowanie Mariusza, dostawali oni swojego rodzaju nagrody. Jeden ze współwięźniów Trynkiewicza mówił o nim w następujący sposób. Opowiadał mi o tych dzieciach. Zapraszał je do domu, pokazywał rybki i wiatrówki. Zabawiał rozmową. Czuł się przy nich dobrze, dawały mu poczucie bezpieczeństwa, ale także władzy i siły, których przez całe życie mu brakowało. Trynkiewicz był bardzo zakompleksiony i nieśmiały. Daje również do zrozumienia, że śmierć drugiego człowieka sprawiała Trynkiewiczowi przyjemność. Nie miał wyrzutów sumienia, a gdy go złapano, poczuł ulgę, bo na wolności zabijałby dalej. Sam Trynkiewicz powiedział biegłym i sędziemu: Nie wiedziałem, co będzie ze mną dalej. Jeszcze walczyłem ze sobą, by się nie powiesić. Pozostawałem przy życiu, bo żyli rodzice. Chciałem żyć dla nich. Ale czybym jeszcze żył, gdyby mnie nie zatrzymano, nie jestem pewien. Nie wiem również, czy nie miałbym potrzeby dalszego zabijania. Do czasu aresztowania nie miałem takiej potrzeby. Ale gdyby znowu były sprzyjające okoliczności, gdyby znów jakiś chłopiec wyraził zgodę na przyjście do mojego mieszkania, to nie wiem, czy bym nie dokonał kolejnej zbrodni. Odbywanie kary więziennej skończyło się 11 lutego 2014 roku. Dzień przed wyjściem Tynkiewicza, funkcjonariusze więzienni przekazali prokuratorze szkice i zdjęcia znalezione w celi Mariusza, które według nich zawierały treści o charakterze pedofilskim. Rodzice Krzysztofa Kaczmarka nie pozbierali się po jego śmierci nigdy. Ojciec do końca swojego życia, a zmarł w 2016 roku, nie wierzył, że Trynkiewicz dokonał zbrodni sam i szukał sprawiedliwości. Matka natomiast wyrzuciła rzeczy tragicznie zmarłego dziecka, a w zasadzie dwojga dzieci, dopiero po śmierci męża. Ewa Żarska relacjonuje. Brat jednego z chłopców Krzysia, 10 lat po tych lipcowych wydarzeniach, targnął się skutecznie na swoje życie. Całe życie czuł się winny, że nie dopilnował młodszego brata, że nie uchronił go przed niebezpieczeństwem. Robert, brat Tomka Łojka, z którym udało mi się porozmawiać, wspominał, że na początku nie mógł się bawić zabawkami brata. Nie wolno mu było ich ruszać, a gdy w końcu dostał na to pozwolenie, zawsze musiał odłożyć je tak, jak leżały, gdy Tomek ostatni raz był w domu. Rodzice tak zamknęli się po tej tragedii, że nie mieli dla niego czasu, nie potrafili go wychować. Zaczął pić, brać narkotyki, przestał się uczyć. Pisarka dodaje. Matka Tomka Łojka, z tego co mówił mi jego brat, miała pretensje o to, że przez 20 lat nikt się nim nie zajął. Nie zapytał jak sobie radzą, nie mieli pomocy psychologa, a jedyna uwaga ze strony dziennikarzy przyszła wtedy, gdy Ktrynkiewicz miał wyjść na wolność. W Piotrkowie te rodziny znali wszyscy. Przez lata żyli piętnem rodziców rodzeństwa zamordowanych chłopców. Mówiło się o nich, pokazywano palcami na ulicy. Jak w takich okolicznościach poradzić sobie z traumą, którą non-stop ktoś przypomina? Widmo wolności. Opinia publiczna na wieść o tym, że Mariusz Trynkiewicz wychodzi na wolność, zareagowała żywo i dość agresywnie. Protesty, wpisy i memy nie miały końca. Sam Trynkiewicz wraz z rodziną, wiadomość o przymusowym zamknięciu go w Gostyninie, przyjęli dość spokojnie, gdyż bali się oni linczu. W 2014 roku w styczniu Trenkiewicz napisał list do reporterki do jednej ze stacji telewizyjnych. A oto jego treść. Rzeszów, 2 styczeń 2014 rok. Dzień dobry. Jak zapewne domyśla się pani, odpisując na list, robię ogromny wyjątek, gdyż generalnie odmawiam wszelkiego kontaktu z mediami. Powód: sama pani pisze, narosło dużo legend. I niezamowitych historii wokół mnie. Kto był tego inicjatorem? Oczywiście media, które opisywały moje przestępstwo w barwach, na jakie tylko pozwoliła wyobraźnia opisujących. Używano przy tym najprzedziwniejszych środków, wyrywanych z kontekstów gdzieś tam powiedzianych fraz, lub używanych i tak w zupełnie innym znaczeniu: dopowiadanie, dopisywanie zdarzeń, które nigdy nie miały miejsca itd. Z tego, co wiem, jest pani młodą osobą i nie sądzę, aby porwała się pani na ocieplenie mojego wizerunku. Nie ma zapotrzebowania na taki wizerunek. Pisząc to mam na myśli konkretny wywiad udzielony dawno temu przeze mnie również młodej dziennikarce, kiedy to z kilkugodzinnego nagrywania zostało wyrwane kilka minut. Wreszcie rozmowy za dobrze wypadłem. Tak więc proszę nie namawiać mnie na dalszy kontakt, gdyż mój stosunek do mediów jest jednoznaczny. Jedynie sugestie mojej mamy skłoniły mnie, by jeden raz zrobić wyjątek i odpisać pani. Nawiązując teraz do ustawy, o którą pani pyta, dla mnie oczywiste jest, iż łamie ona prawo i nie jest zgodna z konstytucją. Nie tylko dla mnie zresztą. Wątpliwości co do tej ustawy miał również pan prokurator generalny. Słyszałem w mediach, a i inni znawcy prawa, Konstytucjonaliści wypowiadają się negatywnie na jej temat. Do tej pory jest ona traktowana preferencyjnie. Mam nadzieję, że Trybunał Konstytucji nie ulegnie tej tendencji i wyda orzeczenie zgodne z istniejącym prawem. Ja zostałem skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Tak mówi prawomocny wyrok. I kierowanie mnie do zamkniętego ośrodka przedłuża ten okres pozbawienia wolności. Już w tym jest sprzeczność. Jest to drugi wyrok za to samo przestępstwo, tym samym działanie w prawa wstecz. Mnie poza amnestią w 1989 roku, wyrok 25 lat pozbawienia wolności, wyrok Sądu Najwyższego, luty 1990 rok, który podczas rewizji nie wydał orzeczenia o skierowaniu mnie po wyroku na leczenie, mimo że już wówczas istniał przepis kodeksu karnego zezwalający na takie skierowanie. Ktoś powiedział, że to wygląda tak, jakby komuś teraz wydało się, że 25 lat to jest za mało i trzeba wam coś dołożyć. Czy 25 lat to mało? Ja przez 21 lat mojego wyroku przebywałem na oddziale terapeutycznym w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich, gdzie pracowałem z psychologami. Uczęszczałem na terapię i tu, do Rzeszowa, zostałem przewieziony w celu odbycia terapii którą odbyłem podczas dwunastomiesięcznych, intensyfikowanych zajęć. Czyli nie siedziałem po prostu odbywając wyroku, ale pracowałem nad sobą. Szkoda, że nikt tej pracy mojej, jak i psychologów, nie bierze teraz pod uwagę. Gdzieś to znikło, jakby w ogóle nie miało miejsca. Podobnie, gdy chodzi o moje zachowanie. Podczas całego wyroku praca społeczna przez 21 lat na rzecz oddziału, gdzie siedziałem, Praca na terapii zajęciowej i tak dalej, i tak dalej. To się dzisiaj w ogóle nie liczy. Że nie siedziałem przez 25 lat i nie zbijałem bąków, ale jednak robiłem wszystko, by okres mojego siedzenia spędzić aktywnie, pracując nad sobą. Jakoś nikt tego nie przedstawia od tej strony, prawda? Dlaczego? To tyle, co chciałem pani napisać. Nie odizolowuję się od ludzi, a cały czas przebywam wśród nich. Ale mój kontakt z mediami jest taki, a nie inny, z winy samych mediów. Może to właśnie media powinny zrobić ten krok i zacząć obiektywnie przedstawiać fakty. Proszę nie namawiać mnie na inne czy też dalsze formy kontaktu z panią. Jak wspomniałem na wstępie, jest to jednorazowe. Po wyjściu z więzienia Tynkiewicz trafił do specjalnego ośrodka dla osób stwarzających zagrożenie w Gostyninie. Ewa Żarska wspomina, że Mariusz ma złożoną osobowość. Przyciąga do siebie kobiety. W udzielonym wywiadzie da wiadomości Dziennik.pl mówiła o nim tak. Tynkiewicz to bardzo złożona postać. Nie chcę używać sformułowania czarujący mężczyzna, ale rzeczywiście miał i ma w sobie coś takiego, co sprawia, że kobiety do niego lgną. Kiedy trafił do Gostynina, lista kobiet, które pisały do niego listy, wyznawały mu miłość, była bardzo długa. Jedna wysyłała mu sportowe obuwie albo spodnie, o które prosił, druga piekła ulubione ciasta i tak dalej. Gdy rozmawiałam z jego matką, opowiadała mi o doktorantce, która napisała pracę o resocjalizacji, między innymi o Trynkiewiczu. Okazało się, że tak im się dobrze rozmawiało, złapali ze sobą tak dobry kontakt, że ta dziewczyna do dziś dzwoni do niego raz w tygodniu i to ona poznała go z jego aktualną żoną on przyciąga te kobiety bo jest jednym z najbardziej znanych morderców w Polsce kiedy pisałam książkę jedna z pań z wydawnictwa zwróciła mi uwagę że po tyle to drugie najczęściej wyszukiwane nazwisko w sieci ten obraz samotnika wynikał z opowieści jego matki i z akt moim zdaniem nie do końca była to prawda uważam że Trynkiewicz zawsze mówił to to chciał powiedzieć. Nic więcej. Zupełnie inaczej opisuje go jego żona Anna. Udzieliła ona wywiadu Justynie Kopińskiej. Możecie go znaleźć w książce pod tytułem Polska odwraca oczy. Kobieta wypowiada się o Trynkiewiczu i jego ofiarach w bardzo kontrowersyjny sposób. Między innymi twierdzi, iż chłopcy byli sami sobie winni tej śmierci i tak naprawdę nie wiadomo na kogo by wyrośli. Uważa swojego męża za troskliwego, potrafiącego słuchać pasjonata sztuki. Ma artystyczną i delikatną duszę i według kobiety nie zasłużył na tak wysoką karę. Więcej o ślubie pary, początkach ich znajomości oraz ich małżeństwie możecie usłyszeć na moim kanale w odcinku serii Ciekawostki Żony Seryjnych Morderców. Link do odcinka znajdziecie w opisie do tego materiału. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania kanału i bo zostawienia lajka, komentarza, informacji czy podoba się wam kanał oraz o kim chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach albo o czym.